Cześć, witajcie na kolejnym treningu. Na dzisiaj zaplanowałem kilka ćwiczeń technicznych na doskonalenie wymachu ramion do tyłu, ale zanim pójdziemy, nakarmimy konia i otworzymy jedno pudełko. Zaczynamy. Zabieramy Was w fajne miejsce. Nie odkrywałem aż do dzisiaj. Czekałem, żeby zrobić to z Wami. Ja wiem, co jest w środku oczywiście, no bo sam sobie ten prezent zrobiłem. Już Wam pokazuję. Oczywiście, jak łatwo się domyślić, są to kijki. Ale jakie? Pudełko jest pudełko. Moi drodzy, model z tego roku 2020 MCT 12 Vario Carbon. Kije, które chcę sprawdzić pod względem uniwersalności. Są to kije, które są dedykowane dla biegaczy w terenie, w górach. A ja chcę je sprawdzić, czy nadają się też do nordic walkingu i szybkich wypraw trekkingowych. Zobaczymy, czy są na tyle uniwersalne, na ile myślę. Szczególnie jestem ciekaw tego nowego uchwytu, który przy tych kijach jest trochę inny niż w dotychczasowych modelach. Kije są ładnie zapakowane w pudełko. Po złożeniu 42 cm, także taki rozmiar plecakowy. Tutaj jeszcze mamy w pudełku jeszcze jedno małe pudełko, w którym jest pokrowiec na te kije, ale to jest we wszystkich takich kijach, tych mikro, przynajmniej z firmy Leki. No i słuchajcie, szybciutko to odpakuję i zaraz będziemy sprawdzać, jak się te kije sprawdzają. Będziemy sprawdzać, jak się te kije sprawdzają w terenie. Jak widzicie, są to kije składane na żyłce. Trzy segmenty i na górze jeszcze czwarty, ruchomy do regulacji wysokości. Ja sobie ustawiam 120. Tyle będzie dobrze. A i to jeszcze trzeba, słuchajcie, zablokować najpierw. Najpierw pociągnij, zablokuj, a potem ustaw. A potem ustaw wysokość. Leciutkie, jak na takie kije z żyłką, regulacją, są bardzo lekkie. Zobaczymy, jak ta rękojeść będzie się sprawdzała w czasie marszów i tych ćwiczeń, które chcę Wam pokazać. Wygląda obiecująco. Może się uda. Oj, trzeba dobrze dokręcić. Się oparłem i tutaj mamy taką śrubę, którą możemy sobie wyregulować siłę docisku. Ona była za luźno. Teraz to wyreguluję i sprawdzimy, czy jak mocno nacisnę. Nie za mocno. To jest taka śruba, nią sobie regulujemy siłę docisku tej klamry. Teraz aż za mocno przekręciłem. O, 120. Sąsiad włączył kosiarkę. O, i teraz można cisnąć. No, także taki sobie sprawdziłem bezokazyjny prezent. Strasznie drogi. Więc sprawdzimy, czy te kije są w ogóle tego warte. Bo strasznie drogi, mam na myśli to, że cena katalogowa tego modelu to jest 819 zł. Więc postaram się dzisiaj nie narzekać.
ruszamy i sprawdzamy, jak będzie się zmieniać. Pozostałości po kamieniołomie, gdzie był wydobywany bazalt, dzisiaj już nieczynny, tworzy, no powiedzcie, piękne miejsce. Przejrzystą wodą. Nawet pomyślałem, że fajnie by tu było się wykąpać, bo jest dosyć takie łagodne wejście. Ale jak zobaczyłem tą pijawkę, jak się dościągnie, to ma z 20 cm, to trochę mnie się mniej chce. Do rzeczy. Chciałem tutaj wam jakoś się ustawić i pokazać dwa ćwiczenia na wymach ramion do tyłu. Dajcie mi chwilę, jakoś się zorganizuję i już pokazuję. O, ta wyszła na brzeg i się wygrzewa. No jakaś liczna. Ćwiczenia, które chcę wam dzisiaj zaproponować, mają na celu jeszcze większe zaangażowanie całej obręczy barkowej do ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem pracy łopatek, na których to chciałbym, żebyście się szczególnie skupili w czasie tych ćwiczeń. Wykonamy sobie trzy proste ćwiczenia, jedne będzie w miejscu, a dwa już w ruchu. Złapcie sobie kije po jednym w każdej ręce, zapięte dłonie. Na razie starajcie się w tych ćwiczeniach utrzymać jak najdłużej zaciśnięte w pięść. Pozwoli to na to, że poczujecie, w którym momencie jest konieczne ich wypuszczenie, o czym będziemy jeszcze na pewno mówili na którymś z kolejnych treningów. Na razie skupmy się na łopatkach, a dłonie trzymajcie na kiju cały czas zaciśnięte w pięść. Najpierw w miejscu wykonajcie sobie swobodne wymachy do przodu i do tyłu oburącz. Tak? Przód, tył, przód, tył. Proste ćwiczenie, możecie nawet je sobie wykonać jako rozgrzewka. Tak. Tak, przód, tył, ze szczególnym uwzględnieniem, jak robicie wymach w tył, starajcie się pomyśleć troszeczkę, jak pracują łopatki, a po pewnym czasie zacznijcie je łączyć do siebie jak najbliżej, tak żeby łopatki zaczęły się, no dotykać to chyba niemożliwe, ale jak, żeby zbliżały się do siebie jak najbardziej, tak? Z boku i z tyłu. Hop, 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 hop. Następnie to ćwiczenie wykonajcie już w marszu, ale jeszcze bez wbijania kijów w ziemię. Tak. Tu. Hop, 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 hop. Tak, tak, tak. Cały czas myślimy o łopatkach. Klatkę piersiową wypchnij mocno do przodu, łopatki złącz i nie pozostaje nic innego, tylko to ćwiczenie wykonać już też w marszu z wbijaniem kijów w podłoże. Ćwiczenie wykonujcie wolno, z siłą nacisku na kije minimalną, tak byście mieli jak najwięcej luzu, która pozwoli na jak największą ruchomość w obręczy barkowej. Dwie ręce jednocześnie. Klatka piersiowa w przód, łopatki w tył. Dłonie utrzymaj
i cały czas jak najdłużej możliwe zaciśnięte na kijów pięść. Przód, tył mocno, tył mocno, tył mocno. Łopatki złącz, łopatki złącz. Możecie przy tym ćwiczeniu przesadzać troszeczkę nawet po to, żeby tu górę rozruszać jak najmocniej. To samo można wykonać na każdą rękę już osobno. Jeden kijek w tym celu sobie przytulcie do ciała, tak żeby końcówka dolna była przy nodze. Drugą ręką najpierw pomachajcie sobie w miejscu przód, tył, przód, tył, przód, tył. Przy zaciśniętej dłoni zobaczycie, co się z czasem będzie działo z palcami przy tym wymachu z tyłu, ale na dzień dzisiejszy przy tym ćwiczeniu starajcie się właśnie w tym celu utrzymać kije, dłonie zaciśnięte jak najdłużej w pięść, tak? Tu, tu, tu łopatka, myślę sobie o łopatce, jak ona mocno tu pracuje, żeby się odkleiła troszeczkę od pleców i zbliżyła do kręgosłupa. Tak? Tak? Tak. To samo spróbujmy w marszu. Najpierw jeszcze bez wbijania w ziemię. Na jedną i na drugą rękę. Tak, i to samo na każdą rękę, ale już z wbijaniem w ziemię. Znów zaznaczam wolno i siła nacisku na kije minimalna. Tak, hop, do tyłu mocno, do tyłu mocno, do tyłu. Przesadny ruch, taki, który wymusi jak najmocniejsze odepchnięcie i wymusi jak najmocniejsze zaangażowanie łopatki. Naprawdę na potrzeby tego ćwiczenia aż możecie nawet skręcić troszeczkę tułów, tak żeby porozciągać się jak najmocniej, uaktywnić całą tą dużą grupę mięśni, którą w czasie marszu z kijami chcemy uruchomić, bo to tu jest duża grupa mięśni, która przełoży się na duże spalanie kalorii, na to, że ten wysiłek będzie jeszcze bardziej efektywny, jeszcze bardziej prozdrowotny i jeszcze bardziej pro-fitnessowo-sylwetkowy i po prostu taki, jak trzeba. Nie mogę sobie pójść przyjemności, chociaż odchłodzenia stóp. Ale przyjemnie. To nie jest to, co w wodospadzie. Tu jest ciepło. Bajka. No dobrze, mili Państwo, ale chyba czas najwyższy zakończyć to oglądanie i wracajcie do roboty. Ruszajcie na treningi. Prośba tylko do Was przed tym, kliknijcie łapkę w górę pod filmem, dajcie subskrypcję, żeby algorytmy YouTube'a mogły troszeczkę te filmy przemielić, niech się windują w górę. My widzimy się następnym razem. Dzięki, do zobaczenia. Na koniec jeszcze dwa słowa o kijkach. Generalnie jestem zadowolony, bardzo fajnie się z tym chodzi. Super jest ten dopasowanie tych wszystkich elementów, super waga, bardzo leciutkie. Nawet drgania, które powstają na kiju, są stosunkowo nieduże, jak na kij, który się składa z tych kilku segmentów. Pokażę Wam jeszcze, jak się rozkładają. Tu na końcu mamy system, który należy poprzez przeciąganie blokuje lub go odblokowuje. Tak, i możemy to bardzo szybko sobie
złożyć, rozłożyć. Regulacja wysokości z tą klamrą zaciskową bardzo wytrzymała, nie razu kijek mi się nie złożył, nie skrócił. Rękojeść jak najbardziej jest wygodna, ten korek jest bardzo przyjemny i bardzo fajnie leży w dłoni. Można nawet powiedzieć, że przy tej technice typowo nordic walkingowej, tak jak teraz sobie końcówkę próbowałem maszerować, szczególnie na tym się skupiając, też da się to zrobić, aczkolwiek może nie do końca te paski są pod tym kątem tutaj dopasowane, żeby aż tak daleko i wyraźnie otwierać dłoń, bo ponieważ tu pomiędzy tą pętelką a tym systemem blokującym jest zbyt dużo luzu. Mi osobiście przy dalekim odepchnięciu, gdzie dłoń długo zostaje otwarta i potem jak kijek wraca, to ten luz tutaj, może na lewym będzie to jeszcze lepiej widoczne, ten luz, który tutaj jest pomiędzy pętelką a tą częścią plastikową, która blokuje wyjście kija, jest jak dla mnie za duży. W kijach typowo nordic walkingowych też z tym systemem wpinania, wypinania tego luzu nie ma i tam dłoń cały czas jest stabilna. Jednak te kije są raczej stworzone do biegania, do wędrowania po górach, gdzie jednak przez dłuższy czas mamy dłoń zaciśniętą i być może na to nie zwracano aż takiej uwagi, bo to nie jest kij typowo do nordic walkingu. Tak czy inaczej, fajnie to wszystko funkcjonuje i myślę, że kije z tymi wszystkimi systemami 100% włókna węglowego są warte swojej ceny.